Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się MyPhone'em S-Line, następcą bardzo udanego modelu MyPhone Next. Zapraszam do oglądania. MyPhone S-Line to typowa półka premium tego producenta, ale oczywiście zanim zaczniemy recenzję, jak zawsze zaproszę Was do rozpakowania danego produktu. Zobaczycie, co dany zestaw ma w zestawie. Brakuje tu oczywiście takiego kółeczka do wyciągania tej tacki, ale to jest tylko szkopuł. Karta gwarancyjna. Nie, to jest po prostu zwykła instrukcja obsługi. Taka zupełnie uproszczona, ale też dająca jakiś pogląd na system Android. Słuchawki są tutaj douszne, ale też takie, można powiedzieć, zupełnie zwykłe. Kabel do komputera, no i ładowarka. Ładowarka, można powiedzieć, identyczna jak kiedyś była wkładana, chyba teraz też jest dołączana do zestawu, jeżeli chodzi o modele HTC. I śmiem twierdzić, że to jest taka sama ładowarka jak właśnie w zestawach HTC. I co jeszcze znajdziemy? Znajdziemy tutaj jeszcze taki, można powiedzieć, silikon, czy to jest raczej taki plastik, obudowa właśnie do tego smartfona, idealnie właśnie dedykowana pod te finezyjne oko aparatu, takie można powiedzieć w kształcie trójkąta, no i też jeszcze bardziej chyba finezyjny otwór na słuchawki. Może założymy, zobaczycie też, jak wygląda właśnie taki telefon z taką obudową. Może być w sumie nie najgorzej. Tak by wyglądał zestaw. Ogólnie nie stosowałbym raczej tego silikonu, ponieważ sam MyPhone ma bardzo fajną tylną obudowę, taką nagumioną, która raczej nie będzie się rysowała, choć jak widać odrobinę się brudzi tutaj, jednak po wytarciu o spodnie czy o koszulę te plamy z jakimś czasem tam, powiedzmy, znikają. MyPhone dość spory smartfon, tutaj przekątny ekranu to jest 4,7 cala, czyli dość spora, ale bardzo dobrze trzyma się w ręce. Zaokrąglone rogi wspomagają tutaj tą ergonomię. Co znajdziemy tutaj na samym tyle? Oprócz tej obudowy, to tak jak właśnie wspomniałem, oko aparatu o rozdzielczości 8 megapikseli. Nie jest to byle jaki aparat, bo to jest OV8835, czyli taki aparat, jak montowano w samym iPhone'ie. Do tego jeszcze znajdziemy tutaj też diodę doświetlającą LED, też takim, można powiedzieć, wzorze trójkątnym. No i wspomniany przeze mnie głośnik. Po prawej stronie znajdziemy też jeszcze tylko klawisz przycisk wyłącz i włącz oraz zablokuj, odblokuj i ciszej, głośniej. Na samym dole nie znajdziemy nic, no i u góry znajdziemy właśnie tutaj wejście na port micro USB i wejście słuchawkowe. Ja jestem ogólnie zwolennikiem tego, żeby takie rzeczy umieszczać na samym dole smartfona, a nie u góry. No ale jest jak jest. Tutaj jeszcze znajdziemy też kamerkę 0,03 megapiksele, no i też jeszcze sam głośnik tutaj do rozmów. Może jeszcze rozbierzemy naszego iPhone'a. Na samym dole właśnie tutaj jest taki dokładnie klapka dość giętka, nie powinna się łamać. No i wejście na dwie karty SIM, jakby było inaczej, obsługująca Reo 2 oczywiście, no i wejście na pamięć do 32 GB, kartę SD. Sam smartfon posiada 4 GB wbudowanej pamięci, z tego niewiele ponad 2 jest dla samego użytkownika. Jeżeli chodzi o baterię 1800 mAh, która starcza raptem na 24 godziny takiego, można powiedzieć, solidnego korzystania, czyli Wi-Fi, jakieś gry, internet i tak dalej. Nie jest najgorzej, nie ma tragedii. Front ekranu pokrywa tutaj nam szkło odporne na zarysowania. Nie jest to szkło Gorilla Glass, ale śmiem twierdzić, że po dwutygodniowym korzystaniu z tego smartfona nie pojawiła się jeszcze żadna ryska, więc myślę, że kolejne 2 tygodnie, czy kolejny miesiąc, czy może pół roku taki stan rzeczy powinien zostać niezmieniony. Co fajne, mamy tutaj ekran IPS-owy o rozdzielczości 1280x720 pikseli, no i trzeba przyznać, że to jest naprawdę ozdoba tego smartfona. Nie dość, że sam ekran chodzi bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie, wystarczy tylko lekkie muśnięcie, czyli to, co ja lubię właśnie w smartfonach, czyli smartfon nie nadstręcza nam jakichś wielkich problemów przy użytkowaniu. To jeszcze same kąty widzenia też są bardzo dobre, można powiedzieć, że niemal pełne. Jest to jeden z ładniejszych ekranów, jakie miałem ostatnio możliwość testować. Troszeczkę razi brak zagospodarowania tutaj tego panelu u góry i na samym dole. Na dole jeszcze można powiedzieć, że jest to zrozumiałe, ponieważ zastosowano 3 klawisze, ale te 3 klawisze i tak są, oczywiście klawisze funkcyjne i tak są dotykowe, więc moim zdaniem można by było powiększyć ten ekran i te klawisze po prostu wyrzucić na sam ekran, tak jak ma to miejsce na przykład powiedzmy w Motorola G, czy powiedzmy w samym Nexusie. Dzięki temu, dzięki na przykład aktualizacji do 4.4 ten panel nam, powierzchnia panelu nam po prostu się powiększa. Dobrze, może przejdziemy do samej specyfikacji smartfona, bo tutaj też MyPhone ma się czym pochwalić, przynajmniej na papierze. Mamy tutaj 4-rdzeniowy procesor Mediateka MT6589 o taktowaniu 1,2 GHz, no i GB pamięci RAM, no i tutaj wynik wyszedł 13481 punktów, czyli można powiedzieć standard. Do tego mamy tutaj jeszcze grafikę PowerVR SGX 544 MP, czyli też standard, ale jak wiadomo przy rozdzielczości 720p taki zestaw już może po prostu zwyczajnie nie starczać i to też ma potwierdzenie powiedzmy w grach. Zainstalowałem grę Real Racing, ostatnio ktoś mi tam w komentarzach zarzucił, że testuję powiedzmy The Trigger 2, a The Trigger 2 chodzi na każdym telefonie bez wyjątku bardzo dobrze. Powiem Wam szczerze, zgodzę się z tym, bardzo gra dobrze zoptymalizowana. Real Racing nie jest już taką grą dobrze zoptymalizowaną, aczkolwiek bardzo wymagającą na smartfony i tutaj niestety przy właśnie takiej specyfikacji ta gra troszeczkę się tnie. Zresztą zaraz będziecie mogli zobaczyć. Na pokładzie mamy tutaj też Androida w wersji 4.2.1. To też jeszcze dojdziemy do tego. Okej, i jedziemy. Trochę się zakręciłem w menu, przyspieszyłem filmik, nie jest najgorzej, ale będziecie mogli zobaczyć mniej więcej jak to właśnie działa. I sama animacja nie jest idealnie płynna, jak tutaj widzicie, zdarzają się zacięcia, no i ten PowerVR SGX 540 MP no, tak sobie daje radę przy tak wymagającej grach, aczkolwiek grać się jak najbardziej da. Nie jest to jakieś super komfortowe korzystanie właśnie z tego typu produkcji, ale też jakoś nie najgorzej. Da się do tego klatkowania przyzwyczaić. Moim zdaniem to jest właśnie takie klatkowanie w granicach powiedzmy 15-17 fps. Jak oczywiście pojawia się więcej tych samochodów, ta animacja też jeszcze zwalnia. Dobrze, tyle mniej więcej z tytułu samej wydajności. Przejdźmy może jeszcze do samego internetu. Wejdźmy sobie na stronę wideotesty.pl. tak jak powiedziałem, ekran działa bardzo płynnie, bardzo przyzwoicie, łapie dotyk, można powiedzieć, idealnie, no i samo korzystanie właśnie z tego ekranu nie nastręcza jakichś wielkich problemów. Tak samo multitouch też chodzi bardzo płynnie i bardzo szybko. No i tak samo widzicie, strony internetowe też czytują się bardzo szybko, czyli korzystanie z internetu przy takim ładnym panelu dotykowym to jest po prostu zwyczajnie sama przyjemność. Wspomniałem o aparacie. Oczywiście aparat 8-megapikselowy i 2 megapiksele właśnie z przodu, nagrywający filmy w rozdzielczości Full HD, ale przede wszystkim sama optyka jest bardzo dobra. Zrobiłem kilka zdjęć takich poglądowych. Oczywiście nasz tutaj Porsche jak najbardziej jest, ale też powiedzmy, jeżeli chodzi o jakieś krajobrazy, o jakieś zdjęcia typu kwiatki i inne takie, powiedzmy, pierdoły, czyli bardzo to dobrze chodzi. To jest jeden z lepszych właśnie, można powiedzieć, aparatów montowanych przy takich, można powiedzieć, polsko-chińskich produkcjach. Ogólnie trzeba przyznać, że MyPhone już można powiedzieć odszedł od tej przylepki takiej, że to jest produkt typowo chiński. Nie, moim zdaniem to jest taki typowy, fajny średniak. Spokojnie może konkurować z samym Samsungiem, czy powiedzmy Sony w tej średniej właśnie półce cenowej. Fajnie też jest z muzyką. Muzyka, może coś puścimy. Przede wszystkim jest czysto. Jest dość głośno, na słuchawkach też jest bardzo fajnie. MyPhone też tutaj jeszcze dał nam wzmacniacz, który działa po podłączeniu przez Bluetooth 4.0 i możemy strumieniowo przesyłać dźwięk, czyli to też działa i to działa bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o sam głośnik, też nie mamy jakoś specjalnie co narzekać. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. No i tyle. Jeżeli... Aha, jeszcze o samym Androidzie. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj Androida wersji 4.2.1, przepraszam, Jelly Bean. Oczywiście wszystko zostało jak najbardziej przetłumaczone i to mnie cieszy. Nawet ustawienia Dual SIM, które u innych producentów po prostu leżą. Ostatnio testowałem przecież dla Was G-Smarta. Tam połowa nie była przetłumaczona. Tutaj jak najbardziej wszystko mamy, czyli połączenie danych. Jak najbardziej wszystko przetłumaczone. Tak samo belka. Też mamy po ściągnięciu 2 palcami belki na dół, mamy tutaj dostępne funkcje, takie można powiedzieć bardziej zaawansowane samego smartfona. Jeżeli raz ściągniemy, no to mamy powiadomienia. Bez żadnej nakładki jakiegoś tam producenta, nawet jakichś tam dodatkowych aplikacji nie dodano. Notatnik, aplikację Navi Expert, no i to praktycznie wszystko. Facebook też jest dodatkowo dodany, menadżer plików, Adobe Reader, to tyle, ale to wszystko możemy oczywiście ściągnąć z sklepu Google Play. Podsumowując, zaskoczył mnie ten smartfon za cenę 800 zł. Sugerowana cena producenta to jest 799 zł. Dostajemy bardzo fajny sprzęt. Przede wszystkim plusem jest tutaj ekran, plusem jest wykonanie, plusem jest wygląd, plusem jest aparat. Wydajność raczej przypisałbym do minusów, chociaż przy samym menu i przy samym korzystaniu właśnie z tych wszystkich funkcji nie mamy co narzekać. Tak samo jeżeli chodzi o internet, ale już na przykład wymagające gry potrzebują troszeczkę większej mocy, ale tragedii oczywiście nie ma. O aparacie też już wspomniałem, bardzo to jest dobra optyka, można powiedzieć lepsza niż w niektórych, powiedzmy, produktach Samsunga, powiedzmy, czy nawet Sony, już nie wspomnę o samym HTC. Do tego slot na 2 karty SIM, obsługujące te najwyższe, można powiedzieć, prędkości do 21 megabitów na sekundę. Oczywiście, żeby nie było różowo, nie mamy modułu NFC, DLNA i takie inne rzeczy, które w innych smartfonach takich wiodących producentów po prostu to jest ta wartość dodana, która plusuje, powiedzmy, taką naszą notę wideotestową po prostu wyżej. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Dzięki za oglądanie. Co Wy myślicie o samym iPhone'ie S-Line? Mi się bardzo podobał i myślę, że produkt jest warty zainteresowania. Subskrybujcie kanał wideotesty.pl, lajkujcie, wchodźcie przede wszystkim na stronę, tam też jest moja recenzja pisana. No i co, do następnego razu, trzymajcie się, hej!